Czarką na głowie. Team Pieczara wita. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Dance Kitchen z nowej kuchni Sky Towera. Dzisiaj będziemy brać za przepis sernik, o którym już pewnie już macie go dość z mojego Instastory, bo jakiś czas temu robiłam i mi nie wyszedł. Przedwczoraj w sumie, tak? Robiłam i mi nie wyszedł. Wczoraj wrzuciłam go do kosza, bo się zrobiła z niego zupa, się jakoś zważył, był brzydki. Więc dzisiaj nie powtórzymy tego błędu. Burzy nie ma, bo to podobno przez burzę. Ale zrobimy go na żelatynie. Wcześniej robiliśmy go na agar-agar i nie wyszedł. Nie wiem z jakich przyczyn, czy to przez burzę, czy ja po prostu coś nieumiejętnie zrobiłam. Jeżeli będziecie chcieli sobie żelatynę zastąpić agarem, to proszę bardzo, męczcie się. Dobra, chciałabym wam się pochwalić czapką, którą dostałam od dziewczyn z Bohomos. I dostałam przepisnik? Autorskie przepisy Dane. Jeszcze jest pusty. Kiedyś zapełnię. To nie książka jak coś, ale może kiedyś coś. Zobaczcie, zaraz to zdejmę, żeby nie wyglądać jak przygub cały odcinek, żebyście się skupili na serniku, a nie na mojej pieczarze na głowie, więc zapraszam do oglądania. Daniel powiedział, że w pieczarze wyglądam słodko i uroczo, więc zostanę w niej. Mam nadzieję, że się skupicie na przepisie. Przechodząc do przepisu, pokrótce opowiem wam o składnikach. Ten sernik jest fit. Jeżeli macie ochotę na sernik nie fit, to możecie zastąpić sobie produkty, które ja tutaj użyłam jako fit, tymi nie fit, typu serek mascarpone, bita śmietana i tak dalej. Dobra. Przechodząc do przepisu, spód będzie się składał z płatków owsianych, daktyli oraz masła orzechowego. A, i jeszcze jednego. I mleczka kokosowego. Cztery składniki na spód, zaś masa twarogowa będzie głównie się składać z serka twarogu wiejskiego, twarog wiejski chudy oraz jogurt grecki light. Jeżeli macie ochotę wziąć tłusty i nie light, to możecie wziąć. Po co sobie nabijać kalorie, jak i tak tego nie będzie czuć? Bo wiem, że ten chudy ma gorszy smak od tego tłustego. Więc jak chcecie. W masie jeszcze będzie żelatyna. Agar-agar możecie sobie zastąpić. Żelatyna jest zwierzęca, a agar-agar jest alg. Do tego dodamy sobie aromat rumowy. Rumowy doktora Edgara, bardzo dobry. Dodaję go do wszystkiego, do omleta, do owsianki, kocham, jeszcze rumowy. To. Masa będzie się jeszcze składać z białka. Dzisiaj otworzyliśmy białko od All Nutrition brzoskwiniowe i jest tak kozackie, że hej, ale to będzie nam bardziej pasować, więc zaraz zdecydujemy, które białko wybieramy. Erytrytol, żeby masa była bardziej słodka, chociaż białko i tak jest słodkie, ale dla tych, co lubią słodycz, będzie dodatkowa słodycz. Barwniki spożywcze, żeby wyszła nam ładna tęcza, tego się daje bardzo malutko, więc bezpiecznie. I co? Aha, i na górę galaretka z All Nutrition, zero kalorii, zero cukru, zero, free. I do tego, moi drodzy, będą maliny. Ja wczoraj te maliny kupiłam, umyłam je i zamroziłam, bo wczoraj mieliśmy nagrywać ten przepis, ale Daniel był w trasie i nie zdążył wrócić, więc sobie zamroziłam i chyba to będzie lepiej, bo jak je ułożę na serniku i zaleję galaretką, to ona szybciej się zetnie przez to, że maliny będą puszczać chłodek, nie? Więc może to jest sposób. Dobra, teraz przechodząc do części. Potrzebna nam będzie, waga nam nie będzie potrzebna, ale kupiłam, bo jest bardzo ładna. Taka starodawna. Będzie nam potrzebny blender oraz taki blender do koktajli i tak dalej. Kupiłam go niedawno, bo te, które mieliśmy w Stanach, zostawiliśmy w Stanach. Firma Ninja, bardzo dobra, jeżeli w Polsce będziecie mieli okazję ją dorwać, to dorwijcie, weźcie ją do domu. Kupiłam, tu jest, co tu jest? Tefal. I powiem wam, że trafiłam na bubla, bo tutaj na dole są tylko ostrza, widzicie? Więc ciężko tą całą masę, która tutaj będzie, rozprowadzić. W sensie od dołu się robi, a na górze ciężko i tak trzeba sobie ubijać, ale to zobaczycie. Więc jeżeli macie możliwość kupienia czegoś z takim ostrzem, które jest do góry, na każdym poziomie, to wybierajcie te, bo to jest chyba, to nie wiem, wodę się tym robi. I to tyle. Przechodzimy do przepisu. Dzisiaj gościem specjalnym jest Dabi, która ma wszystko w D.
Dlaczego ty śpisz? Masz mi pomagać. Dobra, przechodzimy do przepisu. Pierwszym krokiem tego przepisu, ja ogólnie oglądam, jestem uzależniona od oglądania przepisów na Instagramie, przyznaję. Otwieram oczy, oglądam. Najpierw sprawdzam przepisy, a dopiero później maila. Jak zasypiam, to też jako ostatnie oglądam przepisy cały czas, więc mniej więcej wiem, co do czego, ale cukiernictwo nie jest moją mocną stroną, chyba, bo ja lubię robić wszystko na oko. Tutaj coś dodam, tutaj i zawsze coś wyjdzie, jeżeli chodzi o potrawy słone. Zaś jeżeli chodzi o potrawy słodkie, to tam jest bardzo ważna gramatura. Jak czegoś dacie za mało albo za dużo, to może wam nie wyjść. A ja nie lubię liczyć, mnie to denerwuje, dla mnie to strata czasu, wolę sobie tak, wiecie, posypać i ten. No, więc oglądałam jakieś czas temu przepisy właśnie na rzeczy słodkie i zauważyłam, że jak robią spód do jakiegokolwiek ciasta, to używają daktyli zamiast masła, które wam tam sklei i zamiast czegoś tam jeszcze. I zauważyłam, że wszyscy zalewają wrzątkiem daktyle. Jak robiłam za pierwszym razem przepis, ten co mi wyszedł super, co widzieliście tutaj na Instagramie, to zalałam je na dosłownie 2 minuty i nie zauważyłam różnicy, myślałam, że one po prostu zrobią się miękkie. A chodzi o to, że daktyl ma taką twardą skórkę i jeżeli ją zalejecie wodą, to ta skórka sama schodzi. Możesz tu mężu pokazać. To jest ta skórka, widzicie? Lepiej to zdjąć, żeby nikomu na żołądku nie stanęło, bo jeszcze będzie, że to przeze mnie wszyscy będą wymiotowi. No, jeszcze jedna uwaga co do daktyli, musicie uważać i czytać opakowania, a najlepiej przed każdym użyciem, zjedzeniem sprawdzić, bo daktyle mają taką dużą pestkę w środku. Ja kiedyś będąc na Dominikanie spróbowałam takiego daktyla po prostu z drzewa czy z krzaka, nie wiem gdzie się tam zbiera i prawie sobie zęba połamałam, więc proszę sprawdzać, żeby nie było później ała i żeby wasz mikser się nie zepsuł. Więc tutaj mamy namoczone daktyle, tak 20 minut już się moczą, woda zdążyła nam ostygnąć, więc zabieramy się za obieranie ich ze skórki i będziemy wrzucać je do blendera. Obieramy sobie daktyle do tego przepisu, do blaszki, która ma albo 23, albo 25 cm średnicy. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, ale może jakoś sprawdzę, bo kupiłam ją w pewnym sklepie. Potrzebujemy 150 gram daktyli, gramów. Nie wiem, jak to się mówi, proszę poprawić, nauczyć, zawsze mi się to myli. Gramów. Gramów. No, mój mąż mówi, że gramów, więc okej. I jeszcze poprosiłam Daniela, żeby z całego przepisu, żeby policzył kalorie całego ciasta, które dzisiaj zrobimy według tego przepisu i żeby też obliczył kawałek. Podzielimy sobie to ciasto, nie wiem, na takie 8 jak pizza i obliczymy kalorykę jednego kawałeczka. My jak zrobiliśmy za pierwszym razem, ja jak zrobiłam za pierwszym razem ten sernik, to za każdym razem jedliśmy go po treningu. No bo wiecie, tu jest ten twaróg, do tego macie masło orzechowe, płatki, czyli to samo, co jemy na przykład w owsiance, tylko jest zrobione w formie sernika, co nie? Da się? Da się. Wchodzimy do blendowania, daktyle już są w pojemniczku. I dodajemy do tego płatki owsiane. Ważyłam sobie wagę na zero. Podejrzewam, że tu gdzieś będzie z 300 gram płatków, więc sobie dorzucam. Poleciała mi za dużo, wsypałam. Niestety mamy takie urządzenie, że trzeba po troszeczku wszystko. No to wszystko zależy od waszego urządzenia, więc żeby nie ryzykować, żeby nam nie zrobił się taki zator, to sobie podzielę na pół. Zaraz to zblenduję, jak tu już się zrobi masa, to będę tak dosypywać. Masa wygląda tak. Jak teraz dodam płatki, to nie zmielą się, więc sobie dodam od razu pozostałe składniki, czyli mleczko kokosowe, które nigdzie w przepisie go nie widziałam. Mleczko kokosowe kupiłam za pierwszym razem do kurczaka czy tam do czegoś i zauważyłam, że ta masa jest taka za bardzo, no wiecie, za twarda, więc dodałam mleczko kokosowe i wyszło, więc dodaję coś od siebie do banalnego przepisu. Mleczko kokosowe, wybierzcie sobie te na przykład, jest House of Asia. I możecie sprawdzić, czy mleczko kokosowe jest takie wodniste, jak sobie tak przy uchu potrzepiecie tym mleczkiem, bo zazwyczaj osadza się na tym w mleczku taka tłusta, no ta tłusta część. I na dole jest woda, która jest tylko wodą, a nie mleczkiem, więc sprawdzajcie, tak?
troszeczkę, połowę sobie zużyliśmy ze 165 ml i to razem zblendujemy. Albo w sumie możemy rzucać masła orzechowego. Wybierzemy masło od All Nutrition z fistaszków, podpisałam sobie, mi się te orzeszki mylą. Damy sobie tak, no nie wiem, zobaczymy. Postawimy to na wagę, wyzerujemy. Jeżeli macie elektryczną wagę, to zdecydowanie będzie Wam lepiej. No tak trochę, nie do końca. Jakieś takie 90 gramów myślę, że było na oko. Chyba, że liczycie naprawdę makro, to robić to z wagą. I co? I to sobie zblendujemy chwileczkę i dodamy pozostałe płatki. I w zależności jaka ta masa wyjdzie, dodamy jeszcze mleczko kokosowe, które tu no 3/4 zużyło. Dodaję sobie resztę. Wy tego tak nie musicie dzielić, no chyba, że macie takie samo urządzenie jak ja. Hops. Mam nadzieję, że to się wszystko zblenduje. To blendujemy. Skończyłam blendować, nie dodałam pozostałej ilości mleczka, 3/4 tylko zużyłam. Masa wygląda tak, jest taka no bardzo kleista. Jakbym dodała mleczka, by była bardziej taka mięciutka, ale wtedy by nam się dobrze nie kroiło. Więc tak wygląda masa. Hops, już jest słodka, pyszna, zajebista. I przykładamy ją sobie do foremki. Foremka wygląda tak, ma odczepiane boki. Spryskamy ją sobie teraz pamem, czyli tutaj akurat mamy masło w sprayu z All Nutrition, polecam. Włożymy masę i włożymy do lodówki, żeby to stężało na czas taki, dopóki nie skończymy robić masy twarogowej. Spsikamy sobie spód i boki. Tak to się prezentuje, nie bójcie się, że to jest takie piankowe, ale tak masło w sprayu wygląda. Przekładamy sobie to i rada, zaraz Wam powiem o złotej radzie, tylko to wszystko przełożę. Na razie byle jak, zaraz sobie będziemy ugniatać. Ktoś tu się obudził, jak poczuł zapach. Co szybko? No i tutaj mamy całą masę już wyłożoną. Jak widzicie, ona nie jest, nie chce współpracować, jest taka lepka, ale na to jest jeden sposób. Bierzemy sobie miseczkę z wodą, ciepłą, zimną, bez znaczenia. Maczamy łyżkę i wtedy nic nam się nie przyklei. Nie bójcie się, że tej wody będzie z wierzchu trochę. Próbowałam, nic się nie stanie. Więc farbujemy sobie spód oraz zrobimy takie rowki na... Jak przy pizzy, żeby nic nie... Nie wiem po co. Żeby było ładnie. Tak się prezentuje. Nie zleci. Wsadzamy do lodówki na czas, tak jak mówiłam wcześniej, dopóki nie zrobimy masy twarogowej. Kolejnym etapem będzie dodanie twarogu, czyli robimy masę twarogową. Potrzebujemy na ten przepis kilo twarogu, 4 takie kosteczki chudego, bo jak już wcześniej mówiłam, po co sobie nabijać kalorie i wybierać tłusty, jak i tak zabijemy jego smak białkiem. Więc dodajemy sobie, długie paznokcie nie pomagają, 4. Jak wcześniej robiliśmy przepis, wrzuciłam od razu 4 twarogi i zacięło mi się, musiałam sobie pomagać łyżką, więc teraz zrobimy 2 na 2. Najpierw 2 rozrobimy z jogurtem greckim, no i później kolejne 2, więc do tego, do tej masy dodajemy sobie jogurt grecki light, light ze względu na to, żeby nie nabijać sobie kalorii. 340 gramów razy 2, ogólnie w przepisie. Hops. Zamykamy. Jeszcze nie, fail. I naciskamy. Czekajcie, bo ja jeszcze tego nie znam.
Tako. Widzicie? To jest taki robot, że się zacina. Trzeba go upchać, ugnieść. Chyba go oddam babci Majewskiej, bo ona tylko koktajle robi z bananów i truskawek, więc jej się przyda. A na takie kuchenne rewolucje, jak są u mnie, to muszę kupić takie, które ma te ostrza ku górze. Więc ja się tutaj trochę pomęczę i zblenduję sobie to na gładką masę. Niestety przy tym robocie, tak jak wcześniej mówiłam, trzeba się trochę namęczyć. Więc nie będę wam tego pokazywać, zaraz się odezwę, jak zblenduję sobie pozostałe dwa twarogi i serek, jogurt i przejdziemy do kolejnych składników masy serowej. Tak wygląda masa, jak widzicie, jest gładziutka. Trochę nam to zajęło, ale udało się. 1,5 litra płynu. Do tego teraz sobie dodamy białko i pozostałe składniki. Myślę, że dzisiaj zużyjemy białko brzoskwiniowe, bo nasza masa będzie brzoskwiniowa, będą na to maliny i galaretka truskawkowa, więc istne szaleństwo. Ale za ostatnim razem robiliśmy ten smak i wyszło kozackie, więc jeżeli lubicie takie poziomki, malinki, truskawki i tak dalej, to polecam. Teraz zużyjemy ile? Z 3? Jedna miarka ma 30. No to damy ze 100 gramów. Hops. Do słodkości dodamy sobie erytrytolu. Nie musicie tego dodawać, ale Daniel jest słodziakiem, więc dla niego to robię. Dla mnie ta masa przez to białko słodkie już jest taka wystarczająca, bo oduczyłam się jej słodkie. Ktoś w to uwierzy? Więc damy sobie tak z łyżkę stołową od zupy erytrytolu. Hops. Możecie dodać innych słodzików, cukru, cukier trzcinowy, brązowy, jaki tam chcecie. Oraz dodamy sobie olejek aromat rumowy. Naprawdę to będzie bomba wszystkiego w smaku. Ile? Kropelkę, 2, 3, 5. Troszeczkę. Kojarzy mi się to z LA, bo z każdego omleta jadłam z tym. Daniel, nie lubisz, nie? Zresztą mówię, weź mi to, ale teraz będziecie smakować, bo za pierwszym razem, jak robiłam, nie powiedziałeś, że ty coś czujesz, a było to samo. No, więc teraz sobie to blendujemy i czekamy. Spróbujemy. W sumie Daniel spróbujesz, bo mi to na pewno będzie smakować. Zobacz, czy jest dobrze słodkie i tak dalej. Czy się Pascal? Pozdrawiam cię, Pascal. Czegoś za mało, za dużo, mało białka. Jogobella, brzoskwiniowa. Co nie? Szczos. No, więc jak już mamy masę, gotujemy wodę na żelatynę, ewentualnie agar, jeżeli chcecie sobie zastąpić, tak jak już mówiłam na początku. I zaraz wam powiem. Mam tutaj żelatynę z Delekty i w ogóle się nie sugeruję tym, co jest napisane z tyłu, tylko robię tak, jak robiłam za pierwszym razem i mi wyszło. Więc leję sobie 300 ml wody gorącej w rządku. 300, hop. Wlewam sobie do szklanki. Do tego będę używać 50 gramów żelatyny z jednej paczki, czyli całość. Wiecie, lepiej, żeby była masa za bardzo taka sklejona, niż za mało. Ale możecie robić to według napisu na opakowaniu. I z kolejnej paczki dodamy sobie jakieś 20, czyli razem 70 gramów na 300 ml wody. Mieszamy to porządnie, żeby się cała żelatyna nam rozpuściła. Niektórzy nie używają żelatyny, bo żelatyna ma taki specyficzny zapach, nie za ładny i boją się, że im zmieni smak. Ale przez to, że jest tu białko, jest tu aromat, co tam jeszcze jest, wszystko inne, to nie będziecie tego czuć, gwarantuję, bo robiłam tak za pierwszym razem i było szczos. To sobie już rozpuściliśmy, w sumie rozpuszczamy dalej i czekamy, aż troszkę przystygnie, żeby nie wlewać już
porządku. Mam dwie ciekawostki. Jedna odnośnie żelatyny. Przyspieszyłam sobie jej chłodzenie, wlewając zimną wodę do zlewu, zatkałam korkiem, włożyłam szklankę i mieszałam i ona się ochłodziła. A druga ciekawostka odnośnie twarogu. Jeżeli nie macie blendera, są takie twarogi już zmielone w sklepie na gładką masę, więc możecie takie wybrać, tylko musicie uważać, bo was tam nabierają i nie dają czystego twarogu, więc czytajcie etykiety. Jeżeli nie macie blendera, to też wam się uda zrobić ten przepis. Dobra, dolewamy sobie. Że sobie, bo znając mnie, rozchlapię wszystko. Stopniowo włączam blender, więc już znikam wam głosem. Tyle. Jeszcze nie zapoznałam się z moim robotem kuchennym i zamiast dać sobie od 1 do 10 skalę, to wzięłam takie na maksa i nie zamknęłam wieczka, więc widzicie, nie jestem idealną kucharką. Dobrze, że nie całe, bo mi się popłakała. Dobra, to już sobie zdejmę. Posprzątałam ten bajzel. Teraz zajmiemy się kolorowaniem naszego twarogu. Potrzebujemy 4 miseczek. W sumie możecie 2, 3, 4, 5, zależy ilu kolorową chcecie mieć tęczę w serniku. My chcemy mieć 4-kolorową, więc porówno wlewamy sobie, tylko to trzeba szybko działać, wiecie, bo tu już jest żelatyna i ona będzie nam się ścinać. Potrzebujemy 4 łyżek do 4 mas. Do tego barwniki spożywcze. Barwniki kupiłam w Piotrze i Pawle, który jest naprawdę sztosem. Jest tam wszystko. Zdrowa żywność, takie, dla tego, dla tamtego. I kupiłam też te barwniki. Są jeszcze takie, zaraz wam pokażę. Doktora Edkera są po 4. Nie, ja się kupuję osobno, one są w żelu. Ostatnio robiliśmy przepis, który nam się nie udał. Dodawałam, ale no, nie są fajne. Więc polecam te, Piotr i Paweł. Jest tu 9 kolorów. Do wyboru, do koloru. My sobie użyjemy 4. I zrobię tak, jak było w poprzednim przepisie, tym takim pierwszym, który wam się podobał. Więc użyjemy różowy, fioletowy, niebieski i zielony. Zaczynamy od barwnika różowego. Bierzemy go ociupinkę. Hops. Widzicie? Jakie piękne. I szybko mieszamy. Wow. W zależności od tego, jakie barwniki kupicie, sprawdzajcie po małej ilości, bo ja za pierwszym razem, jak wyszedł mi taki bardzo intensywny, dałam pół opakowania. Mówię, co tu się dzieje? Więc sprawdzajcie. Tutaj daję teraz niebieski. Hops. Szczos. Ręce brudne. Kolejnym kolorem jest śmieszny, bo wygląda, jakby był pomarańczowy. Jak za pierwszym razem użyłam, to się zdziwiłam. Mówię, kurczę, coś mi nie pasuje. A jest to kolor zielony. Hops. Patrzcie. No ja się jaram. Sztos. Jeżeli ktoś nie chce używać barwników spożywczych, niech nie dodaje. Ja dodaję, bo ładnie to wygląda, jak wiadomo, jemy oczami. A po drugie, jeżeli chcecie użyć naturalnych barwników, to na przykład możecie sobie zrobić wywar z buraka, który da wam różowy kolor, czy wywar z innego warzywa, typu marchewka i tak dalej. Wiem, że liście marchwi dają kolor zielony, więc możecie sobie o tym poczytać i zrobić naturalne, jeżeli nie chcecie używać takich, bo nie chcecie. Zielony już mamy, czosnofioletowy. Jak widzicie, wyszedł taki ciemny różowy, ale dodałam sobie troszkę niebieskiego i zaraz nam się zrobi taki najpierw szary, a później ładny fiolet. I hope. 4 kolory gotowe, piękne, piękne tęczowe. Wyciągamy nasz spód. Który już zastygł, stężał. I wlewamy sobie
masę. Nie zrobimy takiej typowej tęczy, że będą paski pionowo, tylko zrobimy taką metodą, że Wam wyjdzie taka fajna zebra. Bo jeżeli chcecie te paski, to musicie robić tak, że wlewacie jeden, wkładacie do lodówki, czekacie, aż Wam stężeje i tak za każdym razem. Można tak robić, więcej zabawy, to nam tutaj nie stężeje, bo jest temperatura pokojowa, a żelatyna tężeje w lodówce. No, zależy od Waszych tam upodobań. Zaczniemy sobie od zielonego. Wlewamy. Normalnie lejemy całość na środeczek. Rozprowadzimy sobie. Hops. Kolejnym kolorem jest kolor niebieski i lejemy sobie centralnie na środek. Nie rozprowadzamy po całości, tylko na środek. Hops. Kolejny kolor fioletowy i tak samo jak w przypadku niebieskiego lejemy na sam środek. Ostatnim kolorem jest kolor różowy. Wlewamy go tak samo na środek. Wymieszajcie sobie przed. Hops. Masa jest płynna. Chowamy ją sobie do lodówki do czasu, aż troszkę stężeje i w tym czasie przygotujemy sobie galaretkę, przygotujemy owoce. I następne kroki zobaczycie zaraz, więc do lodówki. Musicie uważać, żeby nie rozlać tego wszystkiego. Galaretka. Jest to galaretka zero cukru od All Nutrition. Jest tutaj truskawkowa i malinowa. Zawsze robiliśmy, w sumie raz robiliśmy z truskawkową. I zrobimy też tym razem, co nie? Są maliny, więc żeby wszystko było inne, zrobimy z truskawkową. Już nam mało zostało, drogi panie All Nutrition. Woda się zagotowała. Hop. Napisane na opakowaniu jest, że do 200 ml wrzątku sypujemy jedną łyżkę stołową. My ostatnio zrobiliśmy 400, ale zużyliśmy 200, pamiętasz? Więc zrobimy 200, ale damy dwie łyżki. Ja wolę, tak jak już mówiłam wcześniej, żeby coś było bardziej ścięte niż mniej. Więc 200 ml. Hop. Przelewamy sobie do szklanki. Hop. I dwie łyżki galaretki. Fajne będzie teraz. Mieszamy, dokładnie tylko musicie wymieszać, żeby cały proszek się rozpuścił we wrzątku. Mieszamy, czekamy, aż nam troszkę ostygnie, a sernik nam zastygnie. Ja tutaj będę sprzątać i widzimy się za chwilkę. Niestety ja nie jestem jak pani Ewa Wachowicz, że wszystko ma od razu, albo jak Pascal Brodnicki, więc musimy poczekać, ale wy tego nie odczujecie, więc do zobaczenia zaraz. Minęła chwila, wyciągamy sernik, który nam ładnie stężał. Jeszcze nie do końca, ale już widzicie, że nie jest płynny i nie boję się tak zrobić. Tyk. Zajmujemy się dekorowaniem. Mam tutaj mrożone maliny, 4 paczuszki mrożonych malin. Zamroziłam je z tego względu, że wczoraj mieliśmy nakręcać odcinek, ale nie zdążyliśmy i bałam się, że mi się zepsują. Więcej zamroziłam i dam Wam znać, jak to wygląda w przypadku mrożonych, bo za pierwszym razem używałam świeżych i było super. Więc układamy sobie całość dookoła, na całej powierzchni. Możecie użyć jakich tylko owoców chcecie. Dodatkowo jak to już skończymy, to zalejemy wszystko galaretką i wstawimy do stężenia, do lodówki. Tak jak myślałam, zabrakło malin, kilka było nie do zjedzenia, więc poszły do kosza, ale mam tutaj trochę wiśni albo czereśni. Czereśnie chyba są większe i takie bardziej żółte, ale no dobra, wiśnie. Wydryluję sobie je z pestki.
Hops, połówki takie tutaj ułożę, będzie coś, coś innego. Koniec dekoracji. Tutaj mamy galaretkę, która już jest zimna i mam dla Was patent. Teraz jakbyście wlali to, to by Wam wszystkie owoce się rozwaliły, więc lejemy na łyżkę delikatnie, aż zapełnimy całość. Zdradzę Wam patent. Użyłam mrożonych owoców i przy owocach, przy tych malinach, galaretka już się ścięła. Więc odkryłam przypadkiem nowy patent. Proszę bardzo, środek jest jeszcze płynny, jak widzicie, no to możecie sami zobaczyć. Tylko środek pływa. Ta-da! Wsadzamy do lodówki. O Jezu, burza jest, to mi się ścięła galaretka. To chyba przez to wyczuł ktoś. Dlatego mam mrożone owoce. Dobra, wsadzamy do lodówki 2-3 godziny do stężenia. Do zobaczenia. Teraz wyciągniemy nasz sernik z lodówki, ale teraz mam coś dla osób wegan. Możecie sobie zwykłe białko, te, które my używaliśmy, zastąpić wegańskim z All Nutrition. Pomyśleli o Was. Zamiast żelatyny dajcie agar-agar i macie super serniczek. Po godzinie nasz sernik gotowy. Ja zawsze się boję to, bo to tak brzydko zawsze nierówno wyjdzie. Zobaczymy, jak tym razem. Bierzemy sobie nóż i musimy tak odkroić dookoła, bo jak teraz to zdejmiemy, to Wam się poszarpie cały sernik. Więc... O! O, widzicie? Już źle zrobiłam. Nie trafiłam w to miejsce. Chwila prawdy, nie lubię tego. Odkleja się wszędzie. Tutaj jeszcze troszkę jest zablokowany. O, bęk! 1, 2, 3. Wygląda, jakby był zielony, co nie? Tak, no bo takimi warstwami jest. Jak przekroimy, to będzie. Ale piękne. Wow. Kurza melodia. Kilka listków mięty. A żeby było ładnie. I patrzcie, jak pasuje. Ja to nie przemyślałam tego. Jasne, jasne. No zobaczcie, no szczos. Jezus. Dobrze, że tamten się nie udał zegarem, bo ten jest ładniejszy. Zaraz pokroję, tylko zrobię zdjęcie na Insta, okej? Okay? Czekajcie. Gdzie jest mój telefon? Boję się tego efektu, w sensie... Czekajcie, bo ja nie mam tych narzędzi, muszę sobie nożem. Nie mam narzędzi, więc radzę sobie nożem. Wow! Aż kamerzysta zabrał głos. Ale się jaram. Jestem dumna z siebie. Łaskam się. Widzicie, takie małe rzeczy cieszą. Partnerzy mogą sobie robić i będą zadowoleni później, nie będziecie się kłócić. Więc tak się prezentuje efekt końcowy. Szczos. Zobaczymy, jak smakuje, bo jak mówiłam, robiliśmy z nowym białkiem. Ale macie tu maliny, wiśnie albo czereśnie, białko o smaku brzoskwinki, masło orzechowe, olejek rumowy. Jest super. Zaraz próbujemy. A Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie kciuk w górę. Jak zostawicie, to będę więcej robić ciast. Może zostanę cukiernikiem z przypadku, kto wie. Dziękuję, smacznego. Komu się udało dorwać dzisiaj, bo my to nagrywamy w sobotę, składniki, bo jutro jest niedziela niehandlowa, to mam nadzieję, że podzielicie się w
komentarzach pod moim ostatnim zdjęciem albo pod tym przepisem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Dance Kitchen. Pa!